Cześć! Dzisiaj, moi drodzy, pokażemy Wam kilka naszych sposobów na to, jak zająć uczniów w czasie przerwy. Dodamy jeszcze, że to, czy zajmiemy uczniów, czy nie, zależy tylko od nas i od tego, jak bardzo nasi uczniowie podczas przerwy się nudzą. Więc nie jest to naszym obowiązkiem, wiadomo. Dokładnie. Ale możemy im podsunąć jakieś takie pomysły, kiedy widzimy, że siedzą albo tylko w telefonie, albo siedzą i po prostu się nudzą. Dokładnie. Albo oczekują, że właśnie my będziemy ich zabawiać, bo nasze dzisiejsze sposoby to jest tylko i wyłącznie takie zastymulowanie dziecka do tego, żeby samo umiało sobie znaleźć jakieś fajne zajęcie w czasie przerwy. Niestety w dzisiejszych czasach dzieci często nie mają pojęcia, co zrobić z tymi 10, 15, 20 minutami. I jedną z takich rzeczy, którą my często robimy, to są, słuchajcie, znowu po raz kolejny nieśmiertelne patyczki laryngologiczne, których używamy do wielu różnych rzeczy. I tutaj mamy na przykład patyczki, które mają naklejone paseczki tylko i wyłącznie z takimi zadaniami, które oni mogą wykorzystywać w czasie przerwy. Więc tu są zadania typu porozmawiaj z 5 osobami, zapytaj się o samopoczucie 3 osób, policz ile jest okien na korytarzu, policz ile osób ma niezmienione dzisiaj buty. Więc tu są różne takie zadania, które można na szybko dać uczniowi przed przerwą, jeżeli wiemy, że on nie za bardzo umie sobie sam zająć czas. Wszystkie te rzeczy, które będziemy Wam dzisiaj polecać, słuchajcie, są za darmo do ściągnięcia w pliku PDF na naszej stronie internetowej, więc serdecznie tam zapraszamy, bo nawet te pomysły na patyczki właśnie tam znajdziecie, więc zapraszamy po obejrzeniu filmiku na naszą stronę internetową. Dokładnie, ale możecie też, pamiętajcie, że możecie wykorzystać własne pomysły, czyli stworzyć pomysły bądź poprosić dzieci, bo te polecenia będą się różnić w zależności od wieku, więc my tylko dajemy Wam taki pomysł, wskazówkę, jak to wykorzystać, a już dzieci na pewno sobie poradzą z różnymi pomysłami. Dokładnie. I kolejnym takim elementem, którym możemy zająć dzieci, są gry, które często mamy w sali, bo nasze sale są wyposażone w różne pomoce, ale też w różne gry. I jedną z takich gier, z których często korzystamy, są właśnie krzesełka bądź jenga. I tutaj dzieci doskonale będą już wiedziały, jak się w to bawić, bo często na lekcji po prostu nie ma czasu. Nie zawsze, nie często mamy okazję przeprowadzić taką luźniejszą lekcję, więc fajnie, jeżeli chociaż na przerwie dzieci będą mogły pograć. Co jednak ważne, dodam, że może dobrze byłoby wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za to, żeby jakby te gry trafiły do nas w takim stanie, w jakim je daliśmy, bo żeby nie było tak, że często po prostu po jakimś czasie one nam już wrócą. Dokładnie. W niekompletnym stanie, nie będziemy mogli z nich korzystać. Ja natomiast zauważyłam, że bardzo często dzieci w dzisiejszych czasach nie znają takich podstawowych gier z naszych czasów, czyli statki, państwa miasta, jakieś czy tam gry kropki. W klasy, w gumę. Dokładnie. W związku z tym fajnie jest mieć na przykład przygotowanych kilka takich gotowych szablonów do takich podstawowych gier typu państwa miasta i tak dalej. Takie szablony również znajdują się w tym PDF-ie, do którego Was odsyłamy na naszej stronie internetowej. Więc jeżeli nasi uczniowie nie znają takich gier, to też przed przerwą można im dać taki szablon, żeby zapoznali się, jak taki szablon wygląda, jak się w te gry gra. I potem miejmy nadzieję, że będą już sami na swoich własnych kartkach w kratkę takie gry sobie przygotowywali sami w czasie przerwy. Dokładnie. Rozmawiałyśmy też o tym, że możemy wykorzystywać, dzieci często spędzają przerwy używając telefonów. I oczywiście, jeżeli to jest zabronione. No, znaczy w ogóle u mnie w szkole niby nie są telefony zabronione jako takie i niestety dzieciaki na przerwie często to jest nic innego, tylko po prostu wiesz, jeden na jeden z komórką. I teraz znowu nie chcę tutaj popadać ze skrajności w skrajność i mówić, że komórki to zło i nie używajmy komórek, bo nie do końca tak jest. Ja jestem bardziej za tym, żeby uczyć te dzieci, jak można te komórki wykorzystywać fajny, jakiś ciekawy tak, sposób. Żeby spędzali czas ze sobą, czyli wykorzystać komórki do zabawy wspólnej. Dokładnie. I teraz, słuchajcie, jest kilka takich fajnych aplikacji, które można szybko ściągnąć na telefon i są to aplikacje darmowe, które właśnie są takimi grami, ale do których jest potrzeba kilka osób. I taką na przykład cudowną aplikacją, którą używam też ja prywatnie ze znajomymi, czy tam z dziećmi w rodzinie, to jest aplikacja, która nazywa się Czułko. Serdecznie Wam polecam. Polega ona na tym, że trzeba odgadywać słowa, które pokazują się na ekranie komórki. Taką fajną aplikacją to jest również gra E-Seconds, która jest trochę wzorowana na grze 5 sekund, gdzie trzeba szybko wymienić 3 rzeczy z danej kategorii, ale również taka gra Spyfall, która też wymaga kilku osób, trochę na zasadzie mafii, że trzeba znaleźć szpiega w swojej grupie, zadając konkretne pytania.
Więc możecie polecić swoim uczniom ściągnięcie tych aplikacji, które będą wymagały grania w grupie, a nie tylko grania w grę jakby jedna osoba w komórce. Więc serdecznie zawsze zachęcam do korzystania z takich aplikacji. To jest bardzo fajny pomysł właśnie, czyli wykorzystanie komórki, ale jednak do tego, żeby socjalizować się troszeczkę z grupą. Dokładnie. I kolejnym takim pomysłem jest na przykład zadanie uczniom jakiegoś zadania z wykorzystaniem właśnie telefonu, a konkretnie YouTube'a. Czyli na przykład prosimy uczniów, żeby w czasie przerwy znaleźli na przykład jakąś informację, albo nauczyli się czegoś, załóżmy nauczyli się, nie wiem, kroków jakiegoś tańca, tak. Albo na przykład, żeby nauczyli się, jak przedstawić się po francusku, albo żeby znaleźli jakąś konkretną informację, tak, na przykład, nie wiem, o jakieś fakty o królowej Elżbiecie, jakieś fakty historyczne, czyli prosimy ich, żeby oni się czegoś nauczyli, najlepiej właśnie, żeby to były tutoriale, w zależności oczywiście od tego, ile czasu trwa przerwa, bo nie wiadomo, czy dadzą radę na jednej tak. przerwie, ale tak jak mówię, oni sobie już wtedy ten czas dostosują. Tak, ale są na przykład czasami na YouTubie są takie krótkie filmiki na przykład o różnych metodach liczenia, na przykład jest tam jakaś japońska metoda liczenia na kreskach. To też na przykład w zależności od tego, jakiego przedmiotu uczymy, możemy ich poprosić, żeby jakby znaleźli coś z danej dziedziny. Oni w ten sposób też widzą, że YouTube to nie są tylko jakieś głupie filmiki z fejlami, które wiecznie oglądają, ale to są też fajne, wartościowe tutoriale, z których potem nawet w przyszłości możemy korzystać, kiedy chcemy się czegoś nauczyć, tylko trzeba wiedzieć, jak to znaleźć. Kolejną rzeczą, do której możemy zatrudnić uczniów w czasie przerwy, to są różne zadania i taką pomoc, którą chcielibyśmy od nich uzyskać. Oczywiście standardową będzie tutaj na przykład przygotowanie gazetki w klasie lub na korytarzu. Co oczywiście odejmuje troszeczkę nam również pracę. Dokładnie, ale ja również bardzo często, czasami specjalnie wybieram jakieś na przykład dwie osoby upatrzone, które nie do końca dobrze się dogadują i zlecam im jakąś misję specjalną. Na przykład muszą pójść do pana konserwatora po baterię. No nie bardzo często lecą po baterię, po czym pan konserwator się pyta, a jaką chcecie baterię? Oni nie wiedzą, więc przychodzą do mnie i mówią, proszę pani, ale jaka bateria? Ja mówię, a widzicie, najpierw zanim zaczniecie wykonywać zadanie, trzeba sprawdzić wszystkie dane wstępne. Więc to też jest taka trochę, wiecie, nauka, jak działać w grupie, tak? Potem oni muszą tą baterię wymienić, więc muszą wejść, kto trzyma zegar, kto zdejmuje. Więc to jest fajne, bo jeżeli dajemy jakieś zadania do wykonania grupie lub dwóm osobom, to one też muszą się dogadać, żeby ta współpraca tam zaiskrzyła. Więc po markery do sekretariatu, po listę do pani pielęgniarki, po jakąś tam kopertę do pani z, nie wiem, tam szkolnego ośrodka kariery, czy do pani pedagog po jakieś tam książkę albo DVD na godzinę wychowawczą. Zlecajmy im różne takie zadania, oni się wtedy też uczą no właśnie wykonywać jakieś tam misje, nie? I to są mega dumni, tak, że mogą pomóc. To jest fajny pomysł, tak. Ja to wykorzystywałam akurat często z uczniami, którzy nie do końca dobrze się zachowywali. Mhm. Bo wiem, że w czasie przerwy mogą przyjść różne dziwne rzeczy do głowy, więc często właśnie taką misję zlecałam takim osobom, które wiedziałam, że żeby nie do końca tam rozrabiali na przerwie, żeby zajęli się czymś innym. I to jest właśnie też fajne, bo to jest takie dawanie odpowiedzialności, ich uczenie ich odpowiedzialności za coś. I szczerze powiedziawszy, oni bardzo chętnie takie rzeczy wykonywali. Dokładnie. I to jest też fajne, bo możesz ich potem pochwalić, że tak. O, ale super, przyniosłeś to, co chciałem, czy tam załatwiłeś to doskonale, więc też jest okazja, żeby ich pochwalić, dokładnie. Prawda? Wzmocnić pozytywnie. Mhm. Super. W czasie przerw można również zaproponować młodzieży, żeby sobie na przykład też nawzajem pomagała, prawda? Tak, to mówiłyśmy też o pomocy koleżeńskiej już w którymś z filmików, że często właśnie, jeżeli po lekcji wiemy, że jakiś uczeń ma problemy ze zrozumieniem jakiegoś tematu, często to zgłasza, to możemy poprosić kogoś, jednego ucznia dobrego, czy mógłby poświęcić na przykład 5 minut na wytłumaczenie tego tematu, danego zagadnienia, bo też często mówiłyśmy, że nie do końca uczniowie jakby czy może nie rozumieją, czy może się denerwują, nie do końca są w stanie przyswoić sobie to, co my przekazujemy, więc żeby po prostu było im łatwiej zrozumieć, często możemy poprosić ucznia, żeby jakąś tam dane zagadnienie wytłumaczył koledze. Dokładnie. I ostatnia taka porada z naszej strony to jest to, żeby zachęcać młodzież do spędzania tych przerw w jakiś taki aktywny sposób. Za naszych czasów przecież grało się w gumę, skakało się na skakance, grało się w klasy, więc fajnie jest mieć gdzieś tam szufladę, na przykład gumę czy skakankę, bo dzieciaki naprawdę nawet w dzisiejszym czasach chętnie grają w takie gry, natomiast jedną taką grą, którą podpatrzyłyśmy w internecie i skradła nasze serce, to są gry tam w stopki, nóżki, nie wiem, tam różni ludzie te gry nazywają. Takie szablony stópek i nóżek również możecie znaleźć w tym naszym pliku na stronie internetowej. I gra jest bardzo prosta, umieszczamy po prostu w dowolnej konfiguracji, stopki, tak, i nóżki. Mogą stać albo koło siebie, albo mogą być na zmianę ustawione, także tu już jak
jak wolicie. Oczywiście tą grę może też grać. Tak, chciałam tak ułożyć nóżki. Oczywiście te. O, źle, o tak. Ale jak. Bo też można w tą stronę grać, to wtedy musisz nogi skrzyżować. Albo w ten sposób stać. I w tą grę można też grać wewnątrz, tak? Czyli kiedy jeszcze dzieci nie wychodzą na dwór, wiadomo, że one się nudzą, bo na dworze to sobie prędzej znajdą jakąś zabawę. Ale kiedy jesteśmy, kiedy na przykład pada, albo kiedy w zimę dzieci jeszcze są w szkole, to myślę, że ta gra jest bardzo fajnym pomysłem. Dokładnie. Dobra, moi drodzy, to są takie nasze propozycje. Tak jak zaznaczyłyśmy na początku, tu nie chodzi o to, żebyśmy byli animatorami czasu wolnego również w czasie przerw, bo my też mamy prawo, jeżeli nie mamy dyżuru, na chwilę przerwy, szybką herbatę czy toaletę, ale tu bardziej chodzi o to, żeby właśnie na początku nauczyć ich, jak te przerwy spędzać i miejmy nadzieję, że z tymi poradami będą sobie już potem radzili sami i nie będą nam zawracać głowy w czasie przerw. Moi drodzy, zostawcie nam lajki, jeżeli filmik Wam się podobał. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, włączcie dzwoneczek z informacjami i zapraszamy koniecznie na naszą stronę internetową po darmowy plik PDF, w którym znajdują się wszystkie te pomocy, o których wspominałyśmy. Tymczasem do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.